Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor ORLEN. Moja kariera aktualnie tak się rozwijała, że, że dopiero, nie wiem, powiedzmy, może dorosłem do, do tego skakania. Dojrzałem, e, żeby skakać e, na tym najwyższym poziomie. Były takie momenty zwątpienia w to, czy. Czy to jest tak naprawdę sport dla mnie? Nie jesteśmy na przykład biegaczami, którzy potrafią wyjechać miesiąc na obóz i miesiąc być poza domem. A moim i waszym gościem jest Aleksander Zniszczał, czyli lider kadry polskiej skoków narciarskich w sezonie 2023-2024. Oleg dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Olek, ale zanim o tym, co się działo w zeszłym, już zakończonym sezonie, to najpierw trochę z twojej prywaty, bo na twoich mediach społecznościowych widziałem, że zająłeś się ostatnio układaniem lego. Co tam takiego stworzyłeś? A dostałem właśnie też prezent na urodziny. Pierwszy raz w ogóle w życiu składam, powiedzmy, dorosły Lego. Eee, to by było Lego Star Wars. Jakiś tam, że tak powiem, statek. Bardzo fajna sprawa i na pewno kupię sobie coś innego. <gry> Właśnie, to, czyli to może być taka dłuższa pasja, czy na razie takie chwilowe chłopy, które zaczynasz? Myślę, że to może być jakaś dłuższa pasja, dłuższe zajęcie, bo, bo tych klocków jest masa, bardzo ładnie wyglądają. Ja od dziecka, bardzo, od dziecka bardzo lubiłem Lego. Jakoś tam potem w tym dorosłym życiu się o tym zap zapomina, odkąd mam. Córkę, to jak ona dostaje prezent, to ja się tym bawię. Czyli e, klasyka. Tak, Tylko klasyka. Uwaga, uwaga, żeby nie nastąpić stopów. Tak, tak, tak. No, bywało takie, takie sytuacje w domu rodzinnym, że jak to ja tam bawiłem, to wszystko musiałem pozbierać, bo zawsze w nocy było niebezpiecznie. E, widziałem też, że ostatnio znalazłeś czas na e, trochę większe zajadanie się e, stekami. E, po sezonie można sobie pozwolić na takie rzeczy, czy w trakcie sezonu też gdzieś tam można e, Lustrzej kiełbasy, czy, czy właśnie tego z taka spróbować? Y nie, oczywiście w sezonie też, też trzeba wręcz posilić się takim stekiem, bo, bo jakbyśmy jedli same kurczaki, byśmy zwariowali. A ja bardzo, bardzo uwielbiam steki, ale uwielbiam przede wszystkim grillować, i to jest taka, takie moje hobby. Lubię tam na świeżym powietrzu przygotować czy coś dla siebie, dla rodziny, dla znajomych i tak samo jestem, że tak powiem, gościem na, na tak takim wspólnym grillowaniu, które się odbywa 11 maja w Wodzisławiu e, i będę tam, że tak gościem, mogę tam dla ludzi przygotować. Zawsze mnie to e, jara, e, że, że ci ludzie stają w kolejce, żebym coś im ugrillował, ale też jest czas na to, że, żebym podpisał, porozmawiał i, i fajnie spędził czas na świeżym powietrzu. Popisowe danie z grilla Olka zniszczyła to? Tak. Tak, zdecydowanie. <laughs> Ale też uwielbiam, czy, czy właśnie coś dłużej się pobawić, jakąś szarpaną wieprzowinę, czy żeberka, takie, takie, powędzić coś. Więc tego jest mnóstwo, co można zrobić. Mhm. Olek, już za tobą trzydziestka. 8 marca, z tego co pamiętam, miałeś urodziny. Tak naprawdę to twoja forma wystrzeliła przed dwoma laty, kiedy miałeś lat 28, no to nasuwa się pytanie, dlaczego tak późno? No, to na pewno było składową czegoś. I czemu tak wystrzeliła późno? Może, może i by mogła wystrzelić wcześniej, ale moja kariera aktualnie tak się rozwijała, że że dopiero, nie wiem, powiedzmy, może dorosłem do, do tego skakania, dojrzałem, e, żeby skakać e, na tym najwyższym poziomie, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest e, nic takiego, czego mam, czego mam się obawiać, czego mam się bać, e, tylko ci zawodnicy e, są ze mną, e, skonkurowałem z nimi wcześniej i mogę z nimi konkurować teraz na najwyższym poziomie. Mhm. A miałeś takie momenty zawahania, że myślałeś, że. Może trzeba obrać inną ścieżkę, no bo wiesz, przed tymi dwoma laty, to, to takie twoje ostatnie sezony, jak sobie wypisałem, miejsca w Pucharze Świata, w klasyfikacji hmm. generalnej. 60, 51, 40, 66. Hmm. Tak, oczywiście hmm. były, były takie momenty zwątpienia w to, czy. Czy to jest tak naprawdę sport dla mnie? Czy tak się akurat układały sezony, że ja w tym puarze kontynentalnym skakałem? Osiągałem tam jakieś e, wyniki, bo, bo tam cały czas, powiedzmy, też w tym czubie tego puaru kontynentalnego byłem, ale to, to takie, jak dostawałem szansę e, jedną na sezon, żeby w puarze świata skoczyć, to, to było za mało i, i nie umiałem się tam e, przełamać, tak? A wiedziałem, że potrafię skakać, bo rywalizowałem z moimi kolegami, którzy byli w czubie w Płaży Świata i potrafiłem skakać lepiej od nich, więc wiedziałem, że, że mnie na to stać. Ale też nie, nie ukrywam, że bez wsparcia rodziny, żony, przyjaciół, to, to mógłbym się poddać. Mhm. Na czym to wsparcie polegało? Że po prostu, kiedy miałeś gorszy dzień, to ktoś musiał cię wtedy zmotywować, powiedzieć, że nie, no, stary, próbuj jeszcze trochę, czy, e, czy może to było coś innego? Tak, ]nego? tak, raczej było takie. Olek, no jak, jak chcesz, no to, to nie musi, że nie, dam radę, dam radę i, e, i na pewno jest to bardzo duże wsparcie, ponieważ ja jestem bardzo dużo poza domem. E, mam sześcioletnią córeczkę, gdzie, gdzie, która bardzo za mną tęskni, e, i, i to, że, że ja wyjeżdżam, to też jest duże obciążenie dla. Dla mojej żony, dla całej w sumie e, rodziny, bo, bo te wszystkie obowiązki e, spływają na nich. Tak, ja się śmiałem, że zawsze, jak z domu wyjeżdżam, to zawsze coś musi, e, że tak powiem, zepsuć i e, i wtedy, no, jest to wszystko na głowie żony czy, czy rodziców. Aha, czyli żona jest takim też trochę tatą pod tym względem, że jak się właśnie coś w domu takiego fizycznie zepsuje, jakiś kran i tak, tak. dalej, to musi to ogarniać. No, raczej sama nie, ale zawsze jest, Olek, zadzwoń do tego, zadzwoń do tego. Mhm. <laughs> więc, więc jakoś się trzeba posiłkować, ale to jest taka złośliwość rzeczy martwych, że zawsze coś się stanie, jak, jak jest źle. <laughs> mhm. A powiedz mi, czy przez ten czas, przez lata swojej kariery, kiedy. Miałeś takie myśli, żeby zrezygnować? Czy ty wtedy albo pracowałeś, albo do tej pory pracujesz z psychologiem, korzystasz z takiej pomocy? E, tak, ja mm, bardzo. Duży nacisk kładę na rozwój y, psychiczny, bo sport, y, jak widzimy, nie jest to sport y, siłowy, wytrzymałościowy, y, to sport techniczny. Oczywiście trzeba budować odpowiedni, odpowiednią siłę, dynamikę, y, żeby do, walczyć y, tam na szczycie, ale musi to iść w parze z techniką i, i tutaj głowa, myślę, jest bardzo ważna i tak już bardzo długo współpracuję przyjaźnie się z Kubą Bączkiem, który bardzo mi pomógł, dał mi cały warsztat, który mam w głowie i mogę to wykorzystać, czy w życiu prywatnym, czy w życiu sportowca. A teraz cały czas współpracuję z psychologiem i rozwijam się mentalnie. Mm -hmm. Co do tej głowy, która jak mówisz, jest ważna, może nawet najważniejsza. To widziałem ciekawy motyw na twoim kasku, czyli ten odsłonięty mózg powiedz mi, skąd go zaczerpnąłeś, skąd taki pomysł? A to za zaczerpnąłem właśnie w sumie dzięki, dzięki Kubie, bo jego, e, jego logo e, jako Mental Power, e, to jest właśnie mózg i myślę, oh. Fajnie go mieć na kasku, bo głowa jest bardzo ważna. Mm -hmm. Tylko na szczęście, żeby ten, ten kask nie był dosłownie roztrzaskany, bo to było takie, to było, to było takie dość, dość, dość przezorne. Zastanawiam się, czy liderzy kadry, dotychczasowi liderzy Kamil Stok, mm -hmm. Dawid Kubacki, Piotr Żyła troszkę zrobili wam taki parasol ochronny, że oni długo odciągali te wasze gorsze wyniki. Od, od opinii publicznej? Myślę, że nie, że. że... To, że, że skakali, to, to dla nas, to, to powiedzmy, nie, nie, nie był to e, jakiś jak parasol, jak to tak przedstawiłeś, tylko e, ludzie mogli cieszyć się z ich sukcesów. Teraz, e, m, teraz cieszyli się z moich sukcesów i, e, i to było bardzo fajne. Ale to, że, czy, czy to był taki parasol? Myślę, że, że nie, bo, bo było nam, powiedzmy, ciężko doskoczyć do, e, do tych czterech trzech zawodników, trójki zawodników, jeżeli chodzi o poziom, ale teraz myślę, że, że wszystko się zmienia, wszystko idzie do przodu. No tak, ale to zwierzę do tego, że długo panowała taka narracja, że pokolenie Twoje, Klimka Murańki, mm. Andrzeja Snękały, Kuby Wolnego, to zawsze była taka narracja, że oni są młodzi, zdolni, mają czas i tak, tak mieli młodzi, bardzo zdolni, dużo czasu. Młodzi zdolni młodzi się, młody zdolny 30-latek. W no. sumie <laughs> 30 lat to niedużo, nie? Dużo, nie? <laughs> no, w dzisiejszych skokach, jak się okazuje, można, tak. można wskoczyć na, na szczyt formy w, w takim wieku. Pół żartem, pół serio. Może to też kwestia mm -hmm. Twojego zdrobnie, zdrobniałego imienia, bo na Ciebie mówią często przecież Olek, a nie tak. Aleksander, więc to też może odmładza. <grym> tak, dokładnie. No, jak się... Olek ktoś mówi, to no, tak młodo. <grym> <grym> to zastanówmy się, czy może masz jakąś refleksję, co robiłeś albo czego wcześniej nie robiłeś, że to skakanie właśnie nie wyglądało na takim poziomie, na jakim wygląda, wygląda w tym momencie. Może nie mam refleksji, co to dokładnie było, ale bo, bo pracować pracowałem ciężko cały czas, ale odkąd yy, załapałem powiedzmy w zeszłym, w zeszłym roku, to cały czas kontynuuję tą pracę i jestem bardzo konsekwentny w tym, co robię technicznie, jak skaczę na skoczni. E, tam oczywiście patrzymy na detale, które można poprawić, bo zawsze jest coś do poprawy, e, ale konsekwentnie Wizja I praca na skocz jest taka sama. Mhm. To był Twój świetny rok, nie ma co do tego wątpliwości. Chociaż Ty również, jak pamiętamy, nie zacząłeś go wybitnie. No to opowiedz proszę, co tam się podziało na, na początku tego sezonu, że, że chyba cała kadra miała taki, taki trudny, trudny wstęp. Mhm, tak, no cała kadra. Na trudny wstęp, no, jakieś tam podsumowania mieliśmy i w sumie tam jako zawodnicy jednogłośnie stwierdziliśmy, że, no, że byliśmy po prostu na samym początku zmęczeni nie chciało się nam, bo, czy nie chciało się nam w cudzysłowie, bo, bo każdy chce, każdy chce wygrywać, ale nie było tej, tej rządzy, że tak powiem, bo, bo taki, no nie jesteśmy na przykład biegaczami, którzy potrafią wyjechać miesiąc na obóz i miesiąc być poza domem. A tutaj było, no tak, że, że mieliśmy powiedzmy, 6 tygodni w ciągu na jakimś, na wyjazdach I, 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 potem jeszcze przyjechaliśmy do Kusamo, a z Kusamo do Lillahammer i to było, tam była jakaś kumulacja takiego złego stanu. To też był okres jesienny, gdzie okres jesienny nie napawa do, do pracy, czy nie napawa do dobrego humoru, więc na pewno czego potrzebujemy przed przy, przed nadchodzącym sezonem to jest troszkę e, zależeć z pracą e, i hmm. dać e, trochę więcej wolnego, pobyć troszkę w domu z rodziną, bo potem jest ciężki sezon. Hmm. Czyli trochę, żeby też nawet e, nie tyle fizycznie, bo fizycznie byliście zajęci, ale żeby też chyba głowa odpoczęła, bo rzeczywiście, jak macie dużo wyjazdów, to chcesz pobyć na przykład z, ze swoją córką, tak, e, gdzie tak. nie masz taki, takiej okazji, tak? Tak, dokładnie. No i właśnie tu. tu też były rozmowy w tym kierunku, że, że potrzebujemy właśnie e, szczególnie tym, przed tym sezonem, żeby tych wyjazdów nie było tak dużo. E, jak najbardziej możemy trenować w domu, e, ale jak powiedziałem, głowa jest bardzo ważna i żeby wytrzymać ten sezon, to trzeba się na niego dobrze nastawić. Mhm. No to powiedz, proszę, w jaki sposób na przestrzeni sezonu nastąpiła ta Twoja. Odmiana, że z tego co kojarzę, mniej więcej od konkursu czterech skoczni mhm. z człowieka, który no, nie zdobywał punktów w Pucharze Świata, nagle awansowałeś do pierwszej dziesiątki, mhm. nagle zacząłeś ugryzać podium. Mhm. Mhm. No, myślę, że właśnie był ten, ten początek był taki ciężki potem pojechałem na puar kontynentalny gdzie usiadłem porozmawiałem sam ze sobą że słuchaj no potrafisz skakać nic więcej nie trzeba i po prostu ruszyłem z belki że tak powiem po swojemu na czucie Potem mnie popuściło, też, też powiem, że no, jadąc tam e, wziąłem głęboki oddech, bo, bo sytuacja, że tak powiem, w kadrze na Płaży Świata była ciężka, e, a tam po prostu przyjechałem na luzie. E, I widać, takiego luzy nam też brakowało, żeby, żeby ruszyć. Potem to z biegiem e, w trakcie sezonu e, zdobywałem coraz tą większą pewność siebie. Nie chciałem robić, e, nie chciałem nic przyspieszać, tylko konsekwentnie robiłem swoje. I z tą, cały czas z większą pewnością, potrafiłem skakiwać wyżej i wyżej, już skoczyłem na, na pudło. I, i to nie skoczyłem tak, że to był jednoseryjny konkurs, czy, e, czy jakiś przypadek, e, bo wiało, tylko to był solidny konkurs w moim wykonaniu. A potem jeszcze na koniec to, to potwierdziłem i było piękne zakończenie tego sezonu. Mhm. Tomasz Stunbichler, jak byś ocenił pracę Austriaka po dwóch latach? Nie, no bardzo, bardzo, dobrze bym, bym to ocenił. Tomas jest młodym, młodym trenerem i na pewno wyciągnął dużo, dużo wniosków, dużo się nauczył przez ten, przez ten czas i, i, i to widać otwarcie też rozmawiamy, więc tam jest bardzo, że staramy się mieć dobry kontakt i bo to jest, to jest bardzo, bardzo ważne w grupie, żeby, żeby mieć dobry kontakt. Myślę, że, że Tomasz tak dużo się nauczył, wyciągnął wnioski. Oczywiście każdy, każdy nikt nie jest robotem i, i każdy popełnia błędy, ale ważne, żeby się do tych błędów przyznać i podziwiam to, że potrafił się przyznać w grupie, bo przez to, że, przez to myślę, możemy dalej pracować razem i i cisnąć do przodu. Tak pytam o to, bo pamiętam nawet w zeszłym roku, że też nie bałeś się skrytykować Austriaka publicznie. Pamiętam po Zakopanem byłeś bardzo niepocieszony tym, że na przykład nie znalazłeś się w zawodach drużynowych. Tak, no publicznie, publicznie możemy sobie porozmawiać o mnie, ja nie lubię się wypowiadać o, o kimś i oceniać kogoś. Przed kamerą, bo, bo, bo nie jest, nie tędy droga. Droga jest tak, żeby szczerze usiąść, porozmawiać, czy wykonać telefon, i to jest, to jest dla mnie rozwiązanie, a takie, że tak powiem, krytykowanie na, przy emocjach, szczególnie przy zawodach, no nie służy, nie służy niczym dobrym i jest to bardziej szkodzące partnerstwu. Mhm. Dobrze, to przejdźmy może do skoków ogólnych, do ogólnych opinii na temat Twojego sezonu. Powiedz mi, co sądzisz o słowach Kazimierza Długopolskiego, który powiedział, że to, że jesteś liderem naszej kadry, świadczy źle o naszej kadrze? Jak się popatrzy na siebie. No. I to, wiem, czytałem ten wywiad. Szkoda, że nie miałem aktualnie jego numeru pod ręką. Ale, ale jestem, że tak powiem, no czytam komentarze. jest Siedzę na Twitterze nawet między seriami i, i, i czytam czytam wywiady. Ale zostawiam to dla siebie. To, to e, raczej e, ktoś inny z mojej rodziny e, wykonał telefon, myślę. No, Okej. Okay. Ale co, była szczera, szczera pogadańka? Dlaczego A, tak? Nie nie, nie, nie mam pojęcia, jak się to, to rozwiązało. Chociaż no, mi się zrobiło nieprzyjemnie i po prostu tyle. Mhm. E, Ciekawią że przed chwilą powiedziałeś, że czytasz komentarze nawet pomiędzy seriami? Macie mhm. na to czas? Tak, no pomiędzy serią po skoku patrzysz tam w telefon oczywiście i ja tam często na przykład zerkam na Twittera, bo e, lubię, lubię jak ludzie piszą statysty, te statystyki jakieś i mhm. e, patrzę i, i właśnie też nie Kuba tego nauczył, że jak jest pozytywnie, to warto tam zajrzeć, warto poczytać, warto się podbudować tym, zapamiętać te dane uczucia, które, które te, teraz towarzyszą, żeby zbierać ich jak najwięcej. A jak jest tam niepotrzebny artykuł, niepotrzebny komentarz, to, to nie, warto. nie mhm. warto. Powiedziałeś, że lubisz tam na statystyki, ale w takim sensie, że tak sobie myślisz, nie, no ludzie, przecież to nie ma teraz żadnego znaczenia, czy, czy starasz się coś z nich wyciągnąć, bo może tam być coś, coś interesującego? To, co mnie interesuje, to, to na to patrzę. Ale są też statystyki, że no, takie niskie no Z czterech liter nie z pietruchy, więc. Mhm. Y, 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 no, ale też czasem, czasem sam się czegoś dowiem o tym sporcie, właśnie z Twittera. Mhm. Przejdźmy do tego, co będzie działo się w tym następnym sezonie. Troszkę już o tym powiedziałeś, ale możemy do tego wrócić. Co Ty już wiesz, że zrobisz inaczej w przygotowaniach do, do tego drugiego tego następnego sezonu? No to na pewno musimy usiąść razem, wyznaczyć sobie cele i pogadamy, jak, jak pracujemy. Więc. Co na pewno bym chciał, no to, to chciałbym tych yy, chciałbym przed sezonem zimowym właśnie nie tyle co odpocząć, ale być yy bardziej w domu i wziąć na spokojnie, nie napalać się na nic, bo, bo też był moment, yy, że tak powiem w przygotowaniach, gdzie yy, za bardzo przycisnęliśmy, że yy, no to, to też tak i, taki tryb bulderiera, <totekst> yy. Yy, który jest zupełnie niepotrzebny w tym sporcie, tylko spokój i konsekwencja. Hmm. <sighs> Widzisz w swoich skokach jeszcze jakiś element do poprawy, coś, na czym chciałbyś się szczególnie skupić, że, że masz tam jakieś rezerwy? No Oczywiście. I, i jest takich punktów, jest, jest dużo, czy właśnie w stabi, stabilizacji e, ciała, postawy ciała, e, która mi pomoże za, u, zwiększyć prędkość na rozbiegu, e, ustabilizować mm. tą pozycję najazdową, żeby nie, nie kiwało mnie, e, żeby ta pozycja była bardzo stabilna. Bo z takiej pozycji wiem, że ja potrafię bardzo dobrze się odbić. I, i na przykład coś mi nie zagra, się śmieje, coś mi nie zagra w pozycji, to już nie mogę tym kluczem trafić do dziurki i te skoki nie wychodzą. Ale u mnie właśnie jest ta pozycja bardzo ważna i tu, tu chciałbym położyć jakiś nacisk w tym sezonie, żeby, żeby postawić, poprawić tą postawę ciała, po, po stabilizację i oczywiście dźwignąć się w treningu siłowym. Mhm. Jesteś z pokolenia Klemensa Mureńki, Andrzeja Stękały, Kuby Wolnego. również Jana z mojego, bo jestem starszy. Ale również, również Janka Ziobry, między innymi. Czy Krzyśka Wiguna? Mhm. Pytam tak ogólnie, bo funkcjonowałeś z nimi w skokach przez wiele lat, więc może masz na to jakąś swoją opinię. Co się stało, że nie wszyscy ci skoczkowie? Się rozwinęli tak tak, jakbyśmy się tego spodziewali, bo myśmy mhm. mieli wokół wobec nich wielkie nadzieje, no, zresztą również wobec, wobec Ciebie. Tak, tak. No myślę, że ja wytrzymałem taki właśnie ciężki moment tego, że taki ciężki moment tych kadr poukładanych i, i tej drogi i walki o pół świata. Że ja ten moment przetrwałem. I też miałem, jak wspomniałem wcześniej, wsparcie w takich ciężkich momentach. Nie twierdzę, że oni go nie mieli, mm. ale też przede wszystkim chodzi o, chodzi na pewno o sponsorów, o, o to, że dochodzisz do takiego wieku, gdzie, gdzie musisz zdecydować, czy. Czy jesteś w stanie utrzymać się za to, czy utrzymać rodzinę. Ja miałem to szczęście, że, że ten sponsor cały czas był, był przy mnie i cały czas, jak się tam coś, jakaś umowa skończyła, no to miałem wsparcie właśnie w rodzeństwie, czy gdzieś tam, żeby znaleźć tego sponsora, żeby te pieniądze były. No to jest właśnie moment, w którym, w taki wiek, w którym oni się rozstawali z tym sportem, że trzeba podjąć decyzję, czy, czy zostajesz i prosisz o pomoc rodzinę, jak są w stanie oczywiście Ci pomóc, bo, bo nie każdy może sobie pozwolić na to i, 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 i przede wszystkim no, mieć tego sponsora indywidualnego, bo z tego to jest nasze utrzymanie. Mhm. No, Klimek wiadomo, z wiadomych względów, z tego słynnego skoku w wieku bodajże chyba 13, 13 lat, lat był najbardziej, był najbardziej medialną z postaci z waszej mhm. grupy, że tak to mogę określić. Jan Ziobro i Krzysiek w tym samym sezonie w 2013 roku bodajże wygrywali mhm. zawody Pucharu Świata. No Andrzej i Kuba też mieli wcześniej mhm. niż te, te dobre sezony, tak z ręką na sercu te nie wiem 10 czy 8 lat temu. Gdyby ktoś Ci powiedział, że będziesz najlepszy z tej grupy, uwierzyłbyś w to? Oczywiście. Mhm. Ja to wiedziałem. <laughs> Okej, okay, nie, to podziwiam, podziwiam za, pewność, za pewność siebie. Naprawdę. No, szczerze powiedziawszy, jak ktoś by się mnie zapytał, e, czy, czy dam radę stanąć na, na podium, mhm. oczywiście. No, po, to, po to trenuję, e, żeby być e, najlepszym. Mhm. No to skoro... Trenujesz, żeby być najlepszy, no to gdzie sam widzisz swój limit. Aktualnie aktualnie go nie widzę. Aktualnie chcę być najlepszy na świecie. Mhm. Chcesz być najlepszy na świecie. Czyli tak. następny sezon pucharu świata to jest już taka walka o top ten albo nawet, Oczywiście. albo na zwyczaj, Oczywiście, Tak Oczywiście tak, trzeba mieć wysokie cele, trzeba mhm. mieć marzenia, bo marzenia są po to, żeby je spełnić. Jasne. Miałeś w tych swoich już nawet dobrych, bardzo dobrych konkursach takie zawody, w których ten twój drugi skok mhm. był jednak gorszy od pierwszego. Mhm. Zastanawiam się. Czy to był po prostu przypadek, na przykład złe warunki, czy może jednak gdzieś dochodziło to niepotrzebne nakładanie na siebie presji? Jak, mhm. jak, jak na to patrzysz? No, na początku, na przykład, jak były takie sytuacje w Willingen, byłem chyba trzeci po pierwszej serii, następnego dnia prowadziłem po pierwszej serii, to tam no, pojawiało się takie, taki, taki stres, to była moja pierwsza sytuacja, gdzie, no może nie pierwsza, ale jedna z takich pierwszych, gdzie, gdzie w ogóle tam się znalazłem i no, musiałem się z tym po prostu, myślę, oswoić i na następnych zawodach w Lahti, gdzie zrobiłem podium, było mi bardzo, było nie bardzo łatwo, było mi dużo prościej podejść do, tego, do, tego, do tej drugiej serii i, że tak powiem, Trzymać tą presję, czy nie nakładać na siebie presję. Też już e, myślałem nad, e, nad tym, że, że e, jak dochodziłem do takiej sytuacji właśnie, że, że byłem tam wysoko, to ja m, aż za bardzo próbowałem zejść z tego napięcia i nie, że się nic nie dzieje, e, tylko faktycznie, że walczymy o, o pudło i, e, i myślę, że tam też mógł być ten błąd taki, że bardzo chciałem się wyciszyć za bardzo. Mhm. Ostatecznie zakończyłeś sezon trzecim miejscem w planicy. Wcześniej miałeś okazję polatać na innym mamucie w Vikersund. Mhm. Jakie to uczucie, znajdować się w powietrzu przez prawie 10 sekund i lecieć te 240 metrów? Nie, bo jest, uwielbiam mamuty, uwielbiam latać i, i to jest coś pię pięknego, jak zyskujesz prędkość, zyskujesz wysokość e, i ten spad ucieka normalnie pod tobą. I to jest, to jest super uczucie. Ale też, właśnie jak, jak, jak wspomniałem, te, to, to, że byłem tam w tej, tej, poradziłem po pierwszej serii, to też się musiałem z tym oswoić. Tak samo skacząc rekord życiowy 243 metry, to od razu wiedziałem, że ląduję na dwie nogi, bo, w Wcześniej tego nie zrobiłem i, i teraz, naskacząc drugi raz, bym lądował telemarkiem. Mhm. Czy jako skoczkowie, latając już na takie odległości, mhm. właśnie masz taką myśl, przełącznik, że widzisz, dobra, 210, 220, Lecę dalej, już hmm. musisz musisz załączyć, żeby żeby myśleć na na bezpie, nad bezpiecznym lądowaniem? Ja, czy myślę, że, że nie myślę wtedy nad bezpiecznym lądowaniem tylko żeby skoczyć jak najdalej. Okay. Ja to, to lądowanie to jest już tak y, chwilkę przed, no tak samo właśnie w planicy, jak. Y, Skoczyłem ostatni, ostatni dzień, skoczy, skoczyłem 242, to no też na, na dwie nogi. Mówię, no, na tej skoczni nikt przede mną nie skoczył chyba 240 metrów, e, i, i potem wiedziałem, że się da. Że się da. E, mm. że się da. I potem w zawodach skoczyłem dwa razy po 237, ale to już z pewnym, pewnym telemarkiem. Mm. Aleksander zniszczył. To będzie lider naszej kadry w przyszłym sezonie? Jak najbardziej. Za sportowe emocje przy programie dziękuję jego sponsor Orlen.